tegoroczne rekolekcje halowe, które się odbywają już w trzeciej edycji, to wydarzenie dla całych Chojnic, dla wszystkich szkół średnich, szkół ponadpodstawowych w Chojnicach. Jest to wydarzenie właśnie związane z czasem Wielkiego Postu. I to jest taki piękny moment spotkania się z Panem Bogiem dla najmłodszego pokolenia, które wzrasta dopiero w wierze. Zaprosiliśmy w tym roku po raz kolejny osoby odpowiedzialne za duszpasterstwo akademickie w Poznaniu razem z Dominikaninem, ojcem Pawłem, który w zeszłym roku już głosił rekolekcje dla młodzieży. W tym roku w kolejnej edycji właśnie podjął się tego wyzwania. Chcemy w szczególny sposób ewangelizować młode pokolenie, które dopiero co wzrasta w wierze, nadziei i miłości, dlatego chcemy w szczególny sposób ich zaprosić do tego wydarzenia. Cześć, jestem Kasia Janus. Jestem pierwszy raz tutaj na rekolekcjach, ale to nie pierwszy raz, kiedy głoszę o tym, że Pan Jezus jest dobry i że daje życie w obfitości. Bardzo długo w ostatnim czasie nie prowadziłam rekolekcji, dlatego to jest dla mnie czas odświeżenia i zawsze, kiedy głoszę o tym, jak Pan Jezus jest dobry, to sama doświadczam Jego dobroci. Uwielbiam patrzeć na to, jak Bóg zmienia serca ludzi i dziękuję Mu za tą łaskę, że mogę stać tutaj i opowiadać Wam o mojej relacji z Nim, o tym, że Ty też możesz mieć relację z Nim. Co robimy, to właściwie dzielimy się świadectwem swojego życia i swojego doświadczenia, tego jak Pan Bóg z różnych ciemności, z różnych grobów otworzył nam życie, otworzył w nas życie na nowo. I forma, w której prowadzimy rekolekcje, to po prostu dzielenie się świadectwem naszego życia. Uczęszczam do trzeciej klasy liceum. To jest mój drugi rok rekolekcji. W zeszłym roku naprawdę bardzo dużo się nauczyłam. Wiele rzeczy, które dały mi w życiu, wiele rad dostałam. W tym roku
też jest tutaj wiele, wiele informacji. Te rekolekcje nie są obowiązkowe. Jak można zobaczyć za mną, są tłumy, jest pełno ludzi. Myślę, że w tym roku szukają bardzo ważnych wartości dla siebie. Szukają czegoś, co może wypełnić pewną pustkę, która obecnie z którą obecnie dosyć dużo osób ma problem. Także wiele się tu dzieje. Naprawdę atmosfera jest świetna, jest pięknie. Poznałam nowych ludzi i według mnie warto, bardzo warto uczęszczać na takie rzeczy i serdecznie zapraszam. Obowiązkowe, więc większość osób przyszła tutaj z własnej woli. Myślę, że młodzi ludzie często nie postrzegają wiary jako takiej wartości, która może nas budować i dawać nam jakby radość i szczęście. Jestem drugi raz w Chojnicach. Bardzo się mi tu podoba to miejsce i ta młodzież, ci wszyscy, którzy tutaj przychodzą. Ja akurat jeżdżę po całej Polsce głosić rekolekcje. Dzięki Bogu udało się mi też właśnie zaprosić inne osoby, tutaj Kasię, Dawida, Natalię, żebyśmy razem obwieszczali o Panu Bogu. I to jest też taki moment, że szczególnie właśnie dla młodzieży, myślę, że to jest cenne, bo każdy pragnie dobra, szczęścia, a przede wszystkim właśnie tego pokoju, że jest przyjęty. Cześć, jestem Dawid, przyjechałem do Was z Świętochowic ze Śląska, to jest niedaleko Katowic. Można powiedzieć, że od ponad roku jestem nawrócony i tak właśnie poznałem Boga. I nie ukrywam, że też chętnie bym się z Wami czymś podzielił. Bóg mi uwolnił z wielu rzeczy, między innymi z pornografii. Właśnie teraz to takie, myślę, że w miarę świeże świadectwo, bo od jakichś kilku tygodni w ogóle jakby już nie mam takiej potrzeby, także myślę, że to może być też ważne dla Was. No i tyle. Gdy tylko widzi Twoje serce, które pragnie wrócić, pragnie powrotu, pragnie bliskości z Nim, On już wybiega naprzeciw.